Dzień dobry, bardzo serdecznie witam Was wszystkich na naszym spotkaniu, na naszym treningu z mistrzem, bo tak zatytułowaliśmy to spotkanie wyjątkowe dla nas bardzo. A bardzo serdecznie witam naszych wyjątkowych gości. Marek Konwa, mistrz Polski. Mistrzowskich co lat, więc nawet nie będę się próbowała wymieniać wszystkich. Michał Krawczyk. Trener między innymi Mai Włoszczowskiej do Rio, także ja myślę, że ten świat kolarski, który siedzi tutaj na widowni, wie, z kim mamy do czynienia. Oraz Krzysztof Jakubowski też, witam serdecznie. Nasze dzisiejsze spotkanie realizowane jest w ramach projektu Rowelowe, pomarańczowa siła na dwóch kółkach. Patrzę, czy jest na widowni pani dyrektor z banku. Jest, witam serdecznie. Sponsorem tego przedsięwzięcia jest Fundacja ING Dzieciom, dzięki której możemy, mamy wielką przyjemność realizować dużo fajnych rowerowych inicjatyw, przede wszystkim dla tych najmłodszych w pierwszym rzędzie, oprócz tego pana. Bo to jest ważne, żeby pokazywać ludzi z pasją, wspierać pasję i zarażać Was, moi kochani, pasją. A my sobie postawiliśmy za cel zarażanie pasją kolarską, bo myślę, że Pinczów ma ku temu predyspozycję, żeby tą pasję tutaj także rozwijać. Także dlatego tu jesteśmy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja się nazywam Michał Krawczyk, ja reprezentuję tutaj taką fundację imienia Marka Golińskiego. Fundacja została założona zaraz po śmierci Marka, który zginął w wypadku tragicznym 5 lat temu ponad. No i my jako przyjaciele, powiedzmy najbliżsi Marka, postanowiliśmy, żeby pamięć o tym, jakże to zacnym kolarzu i człowieku trwała troszeczkę dłużej. I w tym celu powołana została ta fundacja, między innymi współtwórcą tej fundacji jest Majka Łoszczowska, która jest też w Radzie Nadzorczej tej fundacji. My razem staramy się, że tak powiem, coś zrobić dla tego kolarstwa. W tym roku osobiście przyjąłem tą fundację, teraz mam siedzibę w Kielcach i staram się tutaj na poziomie regionalnym propagować kolarstwo, wspomagać między innymi takie spotkania jak tutaj dzisiejsze. I mam jeszcze wiele pomysłów na propagowanie tego kolarstwa, między innymi pomoc szkółkom kolarskim, żeby wpinać dzieciaki w pedały i żeby te dzieci, które jeżdżą w szkołach kolarskich, mogły tak naprawdę po wpięciu dopiero zacząć trenować. Kilka dodatkowych jeszcze mamy pomysłów, które no jeszcze na razie są w powijakach, ale zachęcam do odwiedzin na stronę naszą fundację www.fundacjagolinskiego.pl. Od przyszłego roku będziemy również zbierać 1%, także prosimy ewentualnie pod koniec roku, czy po początek przyszłego roku też wejść na tą stronę, dowiedzieć się o KRS i ewentualnie przekazać 1% ze swojego podatku na naszą fundację, które wszystkie środki, które zbieramy, będą właśnie przekazywane na powinna dzieci, no umówmy się. Ja tutaj chciałbym ewentualnie jeszcze powiedzieć coś, no każdy z nas nosi taką białą paskę. Jest na niej napisane Just do your job, czyli to są słowa Marka, który zawsze powtarzał nam po prostu róbcie swoje. I rozwijając powiedzmy te kilka słów, o co tu chodzi. Głównie chodzi o to, że żeby robić najlepiej, jak się potrafi, daną rzecz w danej chwili. Czyli jeżeli jesteście dzisiaj uczniami, jesteście dzisiaj nauczycielami czy kimkolwiek, starajcie się to robić dobrze. Jeżeli jesteście kolarzami, starajcie się robić dobrze, róbcie to jak najlepiej. I wtedy na pewno było to przeświadczenie Marka, że jest to jakimś tam drogą do osiągania sukcesów i celów w swoim życiu. To jeszcze raz witam wszystkich dzisiaj tutaj na spotkaniu. Ja nazywam się Marek Konwa. Na rowerze jeżdżę od 2003 roku. Wcześniej też tak jak chodziłem do szkoły, normalnie jeździłem na rowerze z dziećmi u siebie na wiosce, bo nie pochodzę z dużego miasta, tylko bardzo podobnego jak tutaj, wy mieszkacie. Moja kariera sportowa cały czas się toczy, teraz może już trochę nabrała wolniejszych obrotów, ponieważ rodzina mi się zwiększyła, mam dwójkę dzieci, więc też chciałbym być więcej w domu. Jeżdżę właśnie ze swoim synem po zawodach, z
sportowych. Przy okazji ja też startuję na wyścigach. Bardziej skupiam się na sezonie zimowym, ponieważ mam trochę problemu ze zdrowiem latem, mam alergię sporą, więc latem startuję tylko dla zabawy, a głównie skupiam się na sezonie zimowym. Nie wiem, może zaczniemy od jakichś prostych pytań, gdzie mógłbym wam doradzić na temat jakichś treningów albo jeżdżenia na rowerze. Poza tym na pierwszych zawodach sportowych wystartowałem w 2003 roku, był to wyścig amatorski rozgrywany na terenie gminy. Tam zostałem zauważony przez trenera z Zielonej Góry i po pewnym czasie trafiłem właśnie do klubu w Zielonej Górze, gdzie byłem zawodnikiem przez dobre 8 czy 9 lat. Nie liczyłem z tym, ile zawodów wygrałem, ale na pewno było to bardzo wiele imprez. Dużo razy stawałem też na podium. Jeśli chodzi o tytuły Mistrza Polski, na pewno mam około 25 koszulek tytułów Mistrza Polski w elicie i w młodszych kategoriach. Też jestem teraz obecnie trenerem w szkółce kolarskiej na Śląsku, UKS Kropiński-Suszec. I od początku właśnie bardzo uczulamy dzieci, że podstawa, gdy wsiadamy na rower, to na pewno kask. Na pewno też, jeśli chodzi o Igrzyska Olimpijskie w Londynie, taki występ na Igrzyskach jest to rzecz, którą się długo pamięta i zająłem tam 16 miejsce. Miałem też małe problemy techniczne z rowerem. Myślę, że można było walczyć o czołową dziesiątkę, a taki występ na Igrzyskach Olimpijskich na pewno długo zostaje w pamięci. Ile trenowałem, zanim zostałem mistrzem Polski, tak? Teoretycznie pierwsze mistrzostwa Polski odbywają się dopiero w kategorii juniora młodszego, jak ja zaczynałem przygodę z kolarstwem w wieku 13 lat, byłem w pierwszym roku młodzika, więc po 3 latach zdobyłem swoją pierwszą koszulkę mistrza Polski, taką pełnoprawną. 3 lata. Zdjęcie, kiedy Marek po raz pierwszy zdobył mistrzostwo Polski MTB. Drugi był wtedy Marek Galiński. To było w Kielcach. Załóżmy, że pierwszą książkę rozwysujemy dla tej osoby, która to zrobiła.